Kolejna odsłona długiego wywiadu z, ale dziś gość jest wyjątkowy, bo dziś gościem jest chyba najpopularniejszy sportowiec w regionie radomskim. Mimo że mamy ekstraklasę koszykówki, ekstraklasę siatkówki, to prym, jeśli chodzi o popularność, wiedzie druga liga piłki nożnej. A w tym zespole największą gwiazdą jest Leandro Rossi Pereira, najlepszy strzelec rozgrywek drugiej ligi, najlepszy strzelec Radomiaka. No i chyba powoli taka już ikona klubu, legenda, ale wciąż grająca i wciąż młoda, rozwijająca się. Witaj, Leo. Witam. Pierwszy wywiad twój? Tak. Nigdy jeszcze nie miałeś okazji, a proponowali ci, odmawiałeś? To znaczy już miałem okazję, ale po polskiego jeszcze nie znałem i dlatego. Odmówiłeś wtedy? Tak. Powiedz, jak prawo jazdy? Jak tam jazdy robisz? Powiem ci prosto, jest bardzo trudno na razie, bo jeśli nie dobrze znam, wiesz, po polskiego, ale mi się wydaje, że dam radę. Czyli jak jeździsz, masz problem z instruktorem, czy nie, masz problem z jazdą? Tylko po prostu przez te testy, nie? Trzeba się uczyć, czytać, to jest dla mnie trudno. A jeździć to umie normalnie, już miał też w Brazylii prawo jazdy. Dużo miejsca ma Sulkowski, ale to wciąż 40 metrów do bramki Okocimskiego. Brzesko, bardzo dobrze teraz Robski, Radecki, pole karne Okocimskiego. Czy będzie bramka? Leandro i gol! Rossi Pereira, Leandro! Radomiak 1, Okocimski 0 w 22 minucie spotkania. Leo, powiedz, co się stało w wakacje, że w tym sezonie jesteś w takiej kapitalnej formie? Coś się, nie wiem, najadłeś się, napiłeś czegoś, co to się stało? Bo w poprzednich sezonach grałeś bardzo dobrze, ale w tym sezonie grasz wybitnie. Jesteś jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym zawodnikiem w ogóle w całej drugiej lidze. Tych bramek jest całe mnóstwo, chyba 14, tak? Dobrze pamiętam? Tak. I no po prostu niszczysz system, jak to się mówi wśród młodych ludzi. Wiesz co, ja znam takie gwiazdy w Brazylii, który grał w piłkę nożną też i powiedział mi, że kiedy on miał 25 lat, to się zaczął lepiej w ogóle się grać i pewności w siebie. Mi się wydaje, że w tym roku, kiedy robiliśmy awans, to moje zdanie, nie wiem, jakaś pewność mi złapał. Też cały czas miał też farty, nie szukuję się. Jak są okazje, że strzelać bramkę, to trzeba wykorzystać. Nie zawsze się wykorzystuje, ale na razie. Myślisz, że to jest twój najlepszy sezon, jak na razie w twojej karierze? Tak, tak. A to jest twoje maksimum, jeśli chodzi o formę? Czy myślisz, że jesteś jeszcze w stanie grać jeszcze lepiej, na wyższym poziomie? Myślę, że można jeszcze lepsze grać jeszcze. Zgadzam się, że każdy zawodnik popełnia błąd, prawda? I trener każdy ocenia, nie? Moje zdanie, że to znaczy, że zawsze na pierwszej rundzie to jest naprawdę... Ja bardzo dobrze gram. Łatwiej jest pierwszy rundzie. Tak, jest, ale w drugiej rundzie zawsze, nie wiem, takie trochę mi słabo idzie, nie? Ale w drugiej rundzie to postaram się jak najlepiej. Zimę spędzasz w Polsce? Nie. Wyjeżdżasz do Brazylii? 6 już leci do domu. Na ile czasu? 2 tygodnie? 3? Posiedzisz trochę, święta spędzisz? 6 leci i wracam do Peru 14 stycznia. I co tam robisz w Brazylii, jak jedziesz? Odwiedzasz rodzinę? No rodzinę. Znajomych? Znajomych, kolegów na pewno. Dużo zabawa. Tak. A tu w Polsce masz już takich znajomych, których, nie wiem, odwiedzasz, do których możesz się wybrać na przykład na jakiś czas, pobawić się, wyjść gdzieś wieczorem? No, mam takie okazje zawsze z kolegą, z drużyną, nie? Gdzie na przykład już byliśmy w restauracji, albo zaprosiłem kolegę do siebie i graliśmy na PlayStation. No, są różne rzeczy. Grzelak, dośrodkowanie, wybija Świdzikowski. Huton. Trudna piłka dla Robskiego, ten walczy, dobrze zostawia się ciałem, bardzo ładnie teraz Krzysztof Robski. Pędzi prawym skrzydłem Dariusz Brągiel, dośrodkowanie do Leandro! I mamy bramkę, 1-0 dla Radomiaka! Rossi Pereira, Leandro wpakował piłkę z najbliższej odległości do siatki Legionowi Legionowo. 23 minuta, Radomiak 1, Legionowia 0. Słuchaj, zapytam cię tak, bo powiem ci, to mnie bardzo ciekawi, bo w zasadzie w każdym sezonie grasz z innym napastnikiem u boku i ten napastnik często wyżyjecie w takiej, jakby to się u nas po polsku mówi, symbioza, czyli takie jakby połączenie. Jeden z drugim jakby musi współpracować. No i pytanie, z którym ci się najlepiej współpracowało, bo jak zapytam
Szymona Stanisławskiego, a pytałem już o to i z kim mu się najlepiej grało. On w ogóle bez żadnego zastanowienia odpowiada, że chodzi oczywiście o Leo. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości. No i pytanie, z kim tobie się najlepiej grało? Powiem ci, że w trzeciej lidze ja grałem cały czas ze Stachu, nie? I to mi było łatwo, bo się znaliśmy bardzo dużo, nie? A teraz w drugiej lidze co czas no, trochę zmiany jest, nie? Nie szukam się, że grałem z Ropa, z Kwiek, nie? Z Śliwa. No ciężko tak ci powiedzieć, nie? Ale a ty wolisz grać z takim silnym zawodnikiem? Z takim, który, nie wiem, zgrywa ci piłkę głową? Zgrywa, który się zastawia? Czy no, takim, który szybko rozgrywa jakieś akcje, biega, dużo robi ci trochę miejsca? Jak no, to który mi zgrywa piłkę cały czas, nie? Że się pokazuje łatwo do gierka. Albo ja mogę dać prostopadu, albo nie wiem, jakieś kombinacje mogę zrobić na boisku. Nie wiem, ja mogę powiedzieć Stachu, bo no, długo grał po prostu z nimi i parę dałem dla niego asistę i tak dalej. Nie wiem, mogę powiedzieć Stachu. Nie? Słuchaj, masz 14 bramek na koncie w tej rundzie. To jest bardzo dużo jak na rozgrywki drugoligowe. W poprzednim sezonie Łukasz Sekulski ze Stali Stalowa Wola zdobył bramek 30 przez cały sezon i odszedł ze Stali do chyba Jagiellonii Białystok. No i kibice, widząc twoje statystyki strzeleckie, bardzo się cieszą z uwagi na ilość bramek, ale pojawia się taka lampka w głowie. Kurczę, zaraz nam tego Leo ktoś tutaj zabierze do pierwszej ligi, do ekstraklasy. I powiedz, czy ty chcesz zostać w Radomiaku na długo? Chcesz zostać do końca kariery? Czy może myślisz o tym, żeby odejść gdzieś do ekstraklasy, do pierwszej ligi? Jak to u ciebie jest? Na razie moje zdanie, chcę tutaj zostać. Ponieważ tutaj bardzo dobrze się czuję. Fajne kluby, fajne kibice, bardzo fajnie. Naprawdę tutaj mam nadzieję, że walczy mi coś. Nie tylko drugiej ligi. Chciałbyś tylko do ekstraklasy czy do pierwszej ligi, ale z Radomiakiem? Na pewno. I też każdy zawodnik chciał pograć ekstraklasę, prawda? Ale nie wiem, na razie mam głowę tylko w Radomiaku. Ale nie oszukujmy się, że w tym naprawdę rundzie jestem bardzo dobrze w formie. No. Już parę menadżer do mnie dzwonił. Jest zainteresowanie tak, klubów z wyższej ligi? Tylko po prostu mówił, że są jakieś kluby, że wyższej ligi są zainteresowane, nie? Ale reszcie to nie mi w ogóle nie powiedział, które kluby. Ale na razie chcę tylko do domu pojechać, odpoczywać. Nie zastanawiasz się nad tym. Słuchaj, powiedz mi, nie no, tak Cię dopytuję, bo to jest ważne. Myślę, tak, że kibiców to najbardziej interesuje, czy największa gwiazda zespołu w ogóle myśli o odejściu. No ale to chyba uspokajające, jeżeli mówisz, że swoją przyszłość przynajmniej na razie wiążesz z Radomiakiem. Ale tak Cię chciałem zapytać, czy, no dajmy na to, przychodzi teraz jakiś taki poważny klub, ekstraklasa, wykłada pieniądze, bo masz kontrakt dwuletni, więc za darmo tak, nie odejdziesz. Wykłada pieniądze i oferuje Ci dobry kontrakt? I co dalej? To ja wtedy to trzeba poszukać z prezesem, nie? I porozmawiać na ten temat, co on może mi powiedzieć, nie? Czy mi pozwoli, czy jak. Ja naprawdę na razie nic nie mogę powiedzieć. Na przykład taki prezes mówi, Leo, ja na przykład chcę tutaj robić, nie wiem, za rok, nie wiem, awans, liczę na Ciebie. No to wtedy to możemy naprawdę bardzo poważnie porozmawiać. Bo ja też już mam 21 lata, prawda? Ale na razie to ciężko powiedzieć. Na razie mogę powiedzieć. Na razie Radomiak. Tak. Wiesz co, pomówmy trochę o tym okresie kariery, o którym kibice w Polsce generalnie, no nie ma za dużo informacji, czyli o tym twoim okresie kariery w Brazylii. Jak to wyglądało? Jak zaczynałeś karierę? Jak przebijałeś się do tej poważnej piłki? Znaczy, no nie mówię, że poważnej, tylko profesjonalnej, tak? No bo zostałeś piłkarzem w pewnym momencie, zdecydowałeś, że chcesz grać w piłkę i tak zarabiać na życie. Jak to się stało? Powiem ci, że u nas w Brazylii, nie? Każdy jest bardzo zakochany w piłkę nożną. Dla nas piłka nożna więcej to jest niż naprawdę religia, prawda? No tak, tak dokładnie się mówi. Ale ja to już zacząłem trenować już za późno, kiedy miałem prawie już 15 lat, nie? Tam pojechał na parę testów na takie jakieś kluby tam, ale nikt nie podpisał kontrakt. A kiedy miał około 16 lat, to już grałem tam jakieś kluby, później miał tam jakieś kontuzje, nie w ogóle nie pograł. Ale ja nie wiem, czy jest sens teraz trochę powiedzieć na ten temat, bo mogę ci powiedzieć, nie? Mów! Ale mamy czas. Kiedy miał 18 lat, nie wiem, czy ty kojarzysz taki Edian Dradini, grał w Corne Kielce. Grał. To mieszkamy razem w Brazylii, nie? Na tak samo miast. I wtedy on grał w Pogoń Szczecin.
i nie wiem, Pitak, taki Polak, był. Nie? On po prostu kupił tam jakieś miejsce. No ściągał Brazylijczyków bardzo dużo do Polski. I wtedy to my nie przyjechaliśmy do pierwszego zespołu, tylko do drugiej, nie? Tylko mieszkaliśmy w Gotów Mały, to jest koło Piotrkowy Trybunalski. I po prostu on proponował dla nas tak, że gramy ze sparingu z drużyny z Turcji, Niemiec, Francja. I macie się pokazać. I macie się pokazywać, tak. I chcemy was sprzedać. Takie było, tak, nie? No i w tym parę okazji miał nawet propozycję bardzo dobrą i w końcu, kurde, nie mi sprzedali. I w końcu to nie wiem, co w ogóle co się stało, że wszyscy zawodnicy brazylijscy wracaliśmy do Brazylii. I każdy tutaj miał kontrakt na 4 lata, 5, ja nawet miałem na 5 lata, nie? I przez 2 lata nie grałem piłka nożna. I wtedy to rozbali moja kariera, tak. Nie nagrywaj to, ale no tak naprawdę, bo ja w ogóle nie chciał rozmawiać. Czyli ty przyjechałeś do Polski, i wróciłeś jeszcze do Brazylii na 2 lata. Wróciłem. Wróciłem i w ogóle nie grałem piłka. Pojechał na test w drugiej lidze w Brazylii. Chcieli mnie, podpisali ze mną na 3 miesiące. Wysłali dużo faks tutaj w Polsce, do PZPN-u i zawsze mówili, my nie możemy ci wysłać, bo masz tutaj kontrakt i tak dalej. I w końcu, kurde... Miałeś problem z tak, wtedy, problem przez 2 lata i pół prawie nie grałem piłka nożną. I skąd pomysł? Bo potem trafiłeś do Zawiszy Żgów, tak? Tam w województwie łódzkim. No i pytanie, skąd pomysł, żeby tam się pojawić w ogóle? Jak to się stało, że tam trafiłeś akurat? Bo akurat, kiedy tutaj grałem, nie, w Polsce, to trener bardzo mi znał, bardzo dobrze i mi ściągnął do Zawiszy Żgów. I wtedy była czwarta liga. Ja to w ogóle nie miał, ja w ogóle już nie miał ochoty grać piłka nożna, bo nie grałem 2 lata i pół. Byłem bardzo wkurzony, wiesz. Już miałeś ochotę inny zawód znaleźć, tak? Już w ogóle miałem inną ochotę. I wtedy on mi dużo mi nam prosił nawet, że przyjdę do Polski i spróbować już drugi raz. No w końcu przyjechał ja i dwóch kolega i przyjechaliśmy do Polski. A trudno w takim Żgowie się odnaleźć Brazylijczykowi, który przyjeżdża do Polski i zostaje na stałe? Moje zdanie jest bardzo trudne. Pewnie pensja nie za wysoka. Pewnie akurat warunki trudne. Akurat to tam to nie miało aż tak i bardzo źle, nie? Jak porównać się do Polaków, nie? Ale no, przyjechałem, bo mój tata bardzo mi poprosił, nie? Idź i rób co kochasz, nie? No i w końcu przyjechałem. Grałem tam w pierwszej rundę, tylko pierwsze rundy. I akurat graliśmy przeciwko Radomiaka. Wtedy pamiętam, że przegraliśmy 1-0. No i wtedy nie wiem, czy trener podobał moja gierka, albo prezes, nie chyba wiem. Prezesowi powiem chyba prezesy, chyba no, prezes tak. Hernik wtedy dostrzegł cię i chyba tak sobie postanowił, że cię kupi do Radomiaka. A ty chciałeś trafić do Radomiaka, nie? To była taka oferta, no może nie marzenie, ale jak na ten moment to na pewno dużo bardziej korzystna niż taki Żgów, prawda? Tak, zgadzam się, bo tutaj no fajny klub już grał w Ekstraklasie, nie? Już tutaj są kibice, nie? I też wtedy mieli pierwsze miejsce, no to nie oszukujmy się i mieli naprawdę sporo putów, nie? To ja nie myślał 2 razy. Przyjechał po prostu do Radomia. A jest coś takiego wśród piłkarzy brazylijskich, że oni bardzo, ale to bardzo chcą być zawodnikami, takimi profesjonalistami, to znaczy grać w piłkę zawodowo. Tak. Bo ja czytałem taką książkę kiedyś o futbolu brazylijskim i tam opisywali przykłady Brazylijczyków, którzy wyjeżdżają do takich państw jak Wyspy Owcze, gdzieś, no do takich malutkich państewek, zarabiają tam niedużo, czy wręcz muszą jeszcze pracować gdzieś w jakiejś fabryce, dorabiać sobie, ale chcą być zawodnikami, chcą wyjść w stroju klubowym na boisko, chcą, żeby ich kibice oklaskiwali. Jest coś takiego wśród Brazylijczyków, że to jest bardzo dla nich jakby takie ważne w życiu, żeby jeżeli chcą grać w piłkę, to żeby grać w piłkę na poważnie, profesjonalnie. Nawet kosztem tego, że będą grali poza swoim krajem, za niższe pieniądze może w trudnych warunkach, ale... U nas, mogę tak ci powiedzieć, że u nas są bardzo dobre zawodniki. Są bardzo dobre i bardzo dużo dobre zawodniki. Są niektórzy na przykład nie dostają szansy w Ekstraklasie albo w pierwszej lidze, nie wiem. I wjeżdżają z krajów, nie? No i mogę tak powiedzieć, że są, na przykład robią karierę za granicę, nie?
Ale dla nas piłka nożna, no kurde, nie oszukujmy się, dla nas to... Święto. Święto. Święto i... gram piłkę jeszcze dalej, bo naprawdę bardzo kocha i mi dużo zależy na to. Chcesz zostać tutaj w Polsce, już nie mówię w samym Radomiu, czy generalnie w Polsce. Chcesz zostać po zakończeniu też kariery, czy myślisz o tym, żeby wrócić? Jak zakończysz karierę, mówisz koniec razie... grania w piłkę, wracam do Brazylii. Na razie bardzo trudno powiedzieć, nie? Co ja robię dalej, kiedy skończę piłkę nożną, nie? Ale no, mogę powiedzieć, że tutaj mam dziewczynę, no plan trochę z nią jest. No, naprawdę ciężko powiedzieć, ale myślę, że tak. Myślisz, że zostaniesz tutaj, tak, w Polsce? Mieszkanie jakieś sobie chcesz kupić? Czy już masz kupione? Jeszcze nie mam, ale coś już odkładasz. Tak. Tak. Dzięki, Leo. Pierwszy wywiad zaliczony. Była presja, jakiś stresik? No, presja nie, ale jeszcze polskiego nie dobrze znam. Mam nadzieję, że zrozumiecie mnie. Zatem Rossi Pereira Leandro, najlepszy strzelec Radomiaka w pierwszym wywiadzie, był gościem długiego wywiadu na antenie Zebra TV.